Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Skyrim i już tutaj widzę smoka. Serio? Tak szybko? Jestem ciekaw, gdzie on wyląduje. Nie zdążyłem nawet zapowiedzieć odcinka, a tu już smok. Jeszcze podpalił mnie, no co za smok. Chodź tu, wyląduj, krwawy smoku. A nie, stań do walki. Ała, ała. A w ostatniej chwili. Nie no, żartuję, to było kalkulator. No, wylądujesz czy nie wylądujesz? Tylko zjać ogniem potrafisz. Wylądował, bo słyszałem. Ej no, gdzie jest? Serio? Nie ma miejsca. No i odleciał, jakie pierdolę. Co za smok, no, najgorszy z najgorszych. Nice, ja też potrafię wziąć ognie. Wow, bije i to mocno. Wylądować mu się nie chce. No może, może. Haha. Ale życie mu schodzi, tam Lidia go bije z łuku. Więc jest okej. Wyjdzie na to, że Lidia zabije smoka. No, nawet połowy nie stracił życia. Ja nie mam z czego go bić, to jest najgorsze. Się skończą wszystkie mikstury. I tyle będzie ze Skyrima. Aha! Zjednaj, zdecydowałeś się. Koniec. Kilka ataków zaledwie. Aha, jestem przeciążony. Miał przy sobie amulet Talosa, spoko. Po co mu? Chodź tu, Lidia, bo mi jest ciężko. I'm right behind you. How can I serve you?
co jest? Różne. Okej, okay. Smocze kości i smocze łuski. Bardzo dobrze. Trochę tego tu mam. Tego shitu, które mógłbym wyrzucić. 308 na 340. Dobra, w sumie jeszcze jedną wyprawę mogę. Na jeszcze jedną wyprawę mogę pójść. Okej, okay. Wyszedłem z Akademii Magów. Tylko, że teraz muszę się dostać na jakieś pustkowia chyba, tak? Dobrze mówię? Gdzie szukać prastarego zwoju? Więc gdzieś tutaj wodą powinienem jakoś się dostać. Nie powinno to być zbyt trudne. Przynajmniej tak mi się wydaje. O, jest zejście i to w miarę spoko. Pieczony lis. Śnieżny lis. I dodatkowo pieczony. Wilcy! Mam się udać tam. No trochę daleko i tam Lidia sobie biegnie. Mój piesek. Oni w ogóle zawsze wolno biegają. Zawsze gdzieś się gubią. No ale cóż, taki ich los. Nic na to nie poradzimy. Dobra. Muszę iść tam. Mówi tam. Złapana. Małż. Fajne miejsce, można tutaj sporo składników zebrać. Okej, pod wodą nic nie ma. Ma tak kąpiel w lodowatej wodzie. Pięknie. Gdzieś tam mam iść. Ale czy go znajdę? Mało prawdopodobne. Hopla. O, wpadłem. Okej. Coś tam wbiłem levela. Niedźwiedź. O, ten dźwięk niezbyt przyjemny. No i nic, lecimy. Dużo tutaj tego trawiaku rośnie. Ciekawe, czy on jest potrzebny do zrobienia jakichś fajnych mikstur. Nie wiem czemu, ale nie podoba mi się to miejsce. A, on chyba poszedł. What? To są same góry lodowe. Z samego lodu. To jest lód czy skały? Wygląda jak lód. Więc... lód, a może to są jednak skały? Interesujące. Jest jakaś łódka, ale... jest i wejście. Zingusa muszę poszukać. A, więc jednak to jest skała. Spoko, więc on tam po prostu wlazł. Ale czy żyje? Tego nie wiadomo.
Myślę, że żyje. No właśnie, i ma się dobrze. No się ma. When the top level was built, no more could be placed. It was and is the maximal apex. Okay. Ah, the ice entombs the heart. The bane of Kaigranak and Dagothar. What? To harness it is to know the fundaments. The Dwemer lockbox hides it from me. The Elder Scroll gives insight deeper than the Deep Ones, though, to bring about the opening. Masz prastary zwój tutaj? I have seen enough to know their fabric. The warp of air, the weft of time. Nice. But no, it is not in my possession. Oh, come on. Gdzie jest ten zwój? Well, here as in this plane, Mondus, Tamriel, nearby, relatively speaking. On the cosmological scale, well, it's all nearby. Okej. Okay. Nie chcę cię skrzywdzić, powiedz mi po prostu, gdzie on jest. Walec, to pomóż mi zdobyć prastary. Pomożesz mi zdobyć prastary zwój, czy nie? One block lifts the other. Septimus will give what you want, but you must bring him something in return. No, wiadomo. You see this masterwork of the Dwemer, deep inside their greatest knowings. Septimus is clever among men, but he is but an idiot child compared to the dullest of the Dwemer. Lucky then they left behind their own way of reading the Elder Scrolls. In the depths of Black Reach, one yet lies. Have you heard of Black Reach? Cast upon where Drimmer City slept, the yearning spire hidden learnings kept. Under deep, below the dark, the hidden keep, Tower Mzark. Oftand, the point of puncture, of first entry of the tapping. Delve to its limits, and Black Reach lies just beyond. But not all can enter there. Only Septimus knows the hidden key to loose the lock, to jump beneath the deathly rock. Dobra, czyli jak mogę się dostać two do środka? Things I have for you. Two shapes, one edged, one round. The round one for tuning. Dwemer music is soft and subtle, and needed to open their cleverest gates. The edged lexicon for inscribing. To us, a hunk of metal. To the Dwemer, a full library of knowings, but empty. Find Mzark and its sky dome. The machinations there will read the scroll and lay the lore upon the cube. Trust Septimus. He knows you can know. Okej. Przepisz leksykon. Dowiedz się gdzieś od prastarego zwoju. Odszukaj. Odzyskaj prastary zwój. Okej, co mam zrobić z tą kulą? The deepest doors of Dwemer listen for singing. It plays the attitude of notes proper for opening. Can you not hear it? Too low for hearings? To glimpse the world inside an Elder Scroll can damage the eyes or the mind, as it has to Septimus. The Dwemer found a loophole, as they always do. To focus the knowledge away and inside without harm. Place the lexicon into their contraption and focus the knowings into it. When it brims with glow, bring it back and Septimus can read once more. You look to your left, you see one way. You look to your right, you see another. But neither is any harder than the opposite. But the Elder Scrolls, they look left and right in the stream of time. The future and past are as one.
Sometimes they even look up. What do they see then? What if they dive in? Ah, then the madness begins. Co on gada za głupoty? Ooh, an observant one. How clever to ask of Septimus. This Dwemer lockbox. Look upon it and wonder. Inside is the heart. The heart of a god. The heart of you and me. But it was hidden away. Not by the dwarves, you see. They were already gone. Someone else, unseen, unknown, found the heart, and with a flair for the ironical, used dwarven trickery to lock it away. The scroll will give the deep vision needed to open it. For not even the strongest machinations of the Dwemer can hold off the all-sight given by an Elder Scroll. Dobra. Dowiedziałem się od niego praktycznie wszystkiego, a nawet więcej. Trzeba będzie to otworzyć. Dig, Dwemer in the beyond. Well know your lost unknown and rise to your... Dwie takie same księgi. Może ma tutaj coś mądrego do przeczytania. Albo i nie. No, niestety nie. Szkoda. Co to jest? Dzban. Ładne mieszkanko, naprawdę. Piękne. Nic zadać, nic ująć. Cudownie. Dobra, dostałem od niego jakieś kulki. Nie wiadomo, kulkę i sześcia, no. Mam to w ogóle w ekwipunku? O, pusty leksykon. Dobra, czy po prostu muszę wiedzę z tego zwoju, tak? Prastarego zwoju muszę po prostu przelać do tego. Tak mi się wydaje. Bo jeżeli na niego spojrzę, to mój umysł się uszkodzi. Odzyskaj prastary zwój. Alftand. Okej. Nie ma problemu. Ale najpierw to ja bym chciał... Ile tu miejsc? What the fuck? Iść do Białej Grani. Tak, do Białej Grani, dokładnie. A dokładnie mówiąc, jeszcze troszkę dalej niż Biała Grań, a mianowicie wyżej, do Smoczej Przystani, chyba tak to się nazywa. Tak, Smocza Przystań. Muszę trochę itemów rozłożyć, trochę posprzedawać ogólnie, zanim tam wyruszę, bo jak widzicie moje bagi 318, no trochę wysoko. Trochę dużo i pewnie tam w tej jaskini znajdę parę fajnych rzeczy, więc chciałbym je sobie zachować dla siebie. Więc bezpieczniej będzie po prostu, jeżeli rozłożę. Tutaj chyba jest mniej więcej najbliższe miejsce, jakie znam, gdzie jest właśnie magiczny katalizator. Zdejmij zaklęcie. 25. Orkowy miecz z popielenia. Kondycji o 20%. No i to by było tyle. Zobaczmy, jakie mam. 8 punktów zdrowia, kondycji, pułapka duszy. Dobra, trochę tego tu jest. Z tego co widzę, to nie za bardzo mam z czego tutaj zdjąć zaklęcia, więc będę musiał posprzedawać po prostu te rzeczy. Co do alchemii, no to wiadomo. Przywrócenie zdrowia. 52 punkty zdrowia. Nice. Serce Daedry. Nice. Czegoś się nauczyłem jednak. No i przywrócenie kondycji. Można by coś jeszcze pokombinować.
ze składnikami, których mam. Łopanie. Dużo. No i zmarnowałem winogrona. Dobra, mniejsza o to. O, premia do broni jednoręcznej. 33% obrażeń więcej. Stworzymy sobie jeszcze takie. No i dobra. Więcej mi się nie chce tworzyć. W sumie mógłbym sobie jeszcze poskillować tam alchemię, ale... Zobaczmy udźwig. 311 na 340. Nie, ważniejsze jest dla mnie teraz po prostu posprzedawać te wszystkie śmieci. I tyle. Dam da da dam da dam dam da dam dam da da dam da dam dam da dam. Do białej grani. Szybciej będzie, jeżeli się teleportuje, niż po prostu pójście na pieszo. Okej, okay, przy okazji mój wichrowy, kurde, wieczny, zawsze się mylę. Dobra, nieważne, wchodzę do środka, do mojego domku, opróżnimy bagi Lidii. Ona też tam ma przy sobie jakieś... Kilka rzeczy. Nagrody, jakieś dzienniki, nie ma tego za dużo. A dla mnie to... O nie. Przesuń się, piesku, proszę cię. Jakie te boty nieraz bywają upierdliwe, naprawdę. I do skrzyni. Okej. Pam, pam, smocze. Dobra, te kryształy mało ważą. Smocza kość, umieści smocze łuski, dobra. To co się będzie dało, to sprzedam. Przy okazji poskiluję sobie trochę skóry, więc coś tam mogę poskilować. Zawsze się to przyda. Ale pierwsze co, no to trzeba po prostu posprzedawać te rzeczy mniej potrzebne, chociaż nie wiem, czy ten kupiec w ogóle będzie miał tyle kasy, żeby to wszystko odkupić. Czasem nie będę musiał ruszyć gdzieś indziej. To byłoby niezbyt fajne, ale zawsze jest na to fajny sposób. Mogę kupić jakieś mikstury kupione. 750, no ja wiele ma. Kupimy od niego taką miksturkę. Uzdrowienia, kondycji. No i tyle. A ja mu sprzedam na pewno strój. Pierścień. Pierścienie nic nie ważą. Właśnie. 25 to jest słaby miecz. Kostur Furii. Wow. Super. 28. Nie jest mi potrzebny. Siekiera drwalny. Zguba smoków. No, nie jest mi to też potrzebne. Zmniejsza magię. I to też nie jest jakiś za specjalny sztylecik. Wiem, sprzedałem mu je za darmo. Złota i tak mam dużo. Po prostu w ciul mam tego złota. Na nic się ono nie przydaje. Zobaczmy, jak mój teraz udźwig wygląda. 252, bombowo. Nie jest w sumie to coś mega super jakiś, ale zawsze jest, tak? Zawsze trochę więcej można udźwignąć. Dobra, ruszę teraz do towarzyszy. No, właśnie. Właściwie do kowala, który tutaj jest. Kupimy od niego jeszcze coś. Whiterun belongs to the true. Gods be praised. No, całkiem sporo złota ma.
Zobaczmy. Różne. Paski skóry. Drogie rzeczy ma. No, trochę wydałem. Mhm. Ale warto, poskillujemy sobie jeszcze kowalstwo. Biżuteria. Serio? Nic nie mogę stworzyć? Rzemieniowy, żelazny. Kościany. Materiały budowlane. Dobra, gwoździe, zamki i zawiasy. Zlecimy. Pięknie, kowalstwo wzrosło. No i SMS. No dobra, już jestem. To był niestety króciutki SMS, na którego musiałem odpisać. Ale nie ma się co przejmować. Chyba nie będzie już więcej SMS-ów. Dobra, tworzymy dalej gwoździe, wbijamy te kowalstwo. Ogólnie czekam na ważny telefon z Orange. Będzie to telefon w sprawie, jakby to powiedzieć, mojego internetu. Będę sobie mobilny internet zamawiał. Właściwie oni mieli do mnie zadzwonić z ofertą. Więc dzisiaj czekam. Już w sumie dzwoniła dzisiaj rano babka, ale nie odebrałem, bo spałem jeszcze o 9:00. I nie odebrałem tego telefonu niestety. I mam nadzieję, że zadzwoni dzisiaj jeszcze raz. A w sumie już jest 18:00, więc chyba czas najwyższy, żeby zadzwoniła. A jak nie zadzwoni, no to nie wiem, no to lipa w sumie będzie. I tyle, dobra, więcej nie mogę stworzyć, nie wiem czemu. Potrzebna jeszcze jest skóra, dobra. Jak mogłem zapomnieć o zwykłej skórze? Gods be praised. Różne. A, to są moje, dobra, różne. Kupujemy. Mhm. Dobra. I tworzymy skórzany. Ha! Dwie skóry wymaga. Jedną skórę i dwa paski skóry. Świetnie. Lepiej sobie tego nie mogłem wyobrazić. Ok, 34. Więc to drugi poziom. Fajnie. Butów, chcę karwasze tylko. Fak. I kowalstwo wzrosło. Dobra, co jeszcze mogę tutaj stworzyć? Kościany, jakieś sztabki żelaza. Nie mogę. Sztabka srebra, sztabka złota. No nic. W ogóle gdzie tu jest, żebym mógł stworzyć... Dobra, kamień szlifierski. Stwórz. Brak cechy pozwalający lepszać przedmioty magiczne. No fajnie. No to sobie stworzyłem. Tylko ja bym chciał ogólnie... Nie mogę nic zrobić więcej. Dobra. Sprzedam mu to, co zrobiłem. Czyli strój i karwasze. Boom. Broń. W sumie nie zrobiłem żadnej broni.
ale z różnych na pewno będę miał. Patrzcie, on nie chce kupić ode mnie tego. Gwoździ i tak dalej. To cwaniak jeden. Dobra, nic straconego. No tak. Wichrowy tron i tutaj będę mógł sprzedać. Tak więc ten odcinek będzie jeszcze troszkę trwał, bo chcę posprzedawać te wszystkie rzeczy niepotrzebne, więc trochę odbiegnę od mojej zasady robienia odcinków do pół godziny. Z tego co będę powinien iść tutaj. Are you feeling sick? What are you doing that for? Czy to było tu? Nie tutaj. Dobra, nieważne. Przeczekamy sobie te 12 godzin, w sumie nawet 13. Posprzedaję mu te gwoździe oraz inne śmieci niepotrzebne. Bo po co mi to w sumie? Zobaczymy, czy w ogóle będzie chciał kupić. Jak nie, no to będę musiał wrócić do domku i w domku to wszystko zostawić. Ona w sumie może ode mnie kupi. I travel more. Take a look. Różne. Gwoździe 170. Proszę bardzo. Jakieś klejnoty duszy. Sztabki. Sztabki mi się przydadzą. Dobra, wracamy do białej grani z powrotem. Do mojego wichrowego domku. Nie wichrowego, wiecznego. Ciągle się mylę. To jest wieczny domek. Tak dziwnie nazwany. Nie wiem z jakiego powodu nawet. No dobra, nieistotne. Lecimy zostawić te wszystkie rzeczy, których nikt nie chce kupić. Ale ja po prostu nie chcę mi się szukać po kupcach i wolę sobie je schować do skrzynki. Jak będzie potrzeba, nie będę miał na przykład złota, no to... Lidia, odsuń żeś się, no. Weźmy różne. Umieszczam to wszystko. Kły jakieś Horkera, kozie skóry. Dla harmonii. Dobra, nie mogę tego. Paski skóry. Pomniejsze klejnoty duszy. Dobra. Rubin. Skóry niedźwiedzia. Skóra śnieżnego lisa. Szafir. Sztabka jakaś tam. Sztabka taka. Złota nie będę chował. Ciężar 2, jakiś diadem, który w ogóle go nie używam. Czary kosztują mniej, pierścień z ręcznych rąk. To się przyda. Szata nowicjusza, ukradziony. Broń. Mam tylko dwie bronie teraz aktualnie przy sobie. No nic. No i zobaczcie, 218, piękny udźwig. Piękny, piękny. Powoli kończymy ten odcinek, który już i tak za długo trwał. Ale jeszcze sobie ugotujemy. A tak, nie mogą się oprzeć. To też w sumie powinno zmniejszyć mój udźwig, albo po prostu przerobienie tego wszystkiego. Dobra. Mniej więcej taki sam udźwig, więc nic nie zyskałem, nic nie straciłem. Okej. 35 minut, odcinek ze Skyrima. Kończymy w tym miejscu. Mam nadzieję, że się wam podobało. Zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!